Trzecioosobowa strzelanka znana jako Army of Two miała być konkurencją dla Gears of War opartą na pomyśle dwuosobowej kooperacji pary najemników noszących stalowe maski. Idea szczytna, ale niestety projekt ucierpiał z powodu niezbyt dobrej mechaniki strzelania, wadliwego systemu automatycznego chowania się za osłonami i średniej sztucznej inteligencji partnera. Nie powstrzymało to jednak kontynuacji przed zaistnieniem. Witajcie, nazywam się Kłas, jestem twórcą komiksu dla graczy Gamer9, a to jest wideorecenzja Army of Two, The Fourth Day w wersji na konsolę PlayStation 3. Salem i Rios, dwaj twardzi najemnicy, lądują w Szanghaju. Drobna misja, którą mają wykonać, szybko zamienia się w walkę o przetrwanie, kiedy to całe miasto nagle zaczyna wybuchać i walić się, a uliczki oraz zaułki wypełniają się złymi, uzbrojonymi po zęby żołnierzami, których jedynym celem w życiu wydaje się zabijanie innych. Pamiętacie czasy, kiedy to gra akcji nie musiała posiadać jakiejkolwiek fabuły? Stare odsłony Duma podsumowywały opowieść w kilku linijkach tekstu. Nowe Army of Two jest taką grą, ale dzisiaj nie można sobie pozwolić na takie uproszczenia, więc zamiast tego dostajemy to... to coś. Wyobrażam sobie spotkanie, na którym powstała ta proteza fabuły. Panowie, potrzebujemy fabułę i tło dla Army of Two. Kluczowy motyw? Wybuchy! Ogromne wybuchy i walące się wieżowce. Ale... tylko żeby nie porównali tego do ataku na World Trade Center. Wystarczy nam skandalizowania po kampanii reklamowej Dante's Inferno. Musimy znaleźć bezpieczne rozwiązanie, jakieś miasto, które w ogóle nie obchodzi zachodniego gracza. Niemniej, może Szanghaj? Co powiecie na Szanghaj? Wspaniały pomysł, szefie. Sam bym na to nie wpadł, jest pan geniuszem. A, tak, faktycznie dobrze wymyśliłem. Kto będzie temu winny? Mam pomysł na interesującego, rozwijającego się buntownika, który... Mam! Źli najemnicy, którzy chcą zabić i wysadzić w powietrze wszystkich! Nawet zoo i zwierzęta! Dobrze! Super! Ważne, kto będzie nimi dowodził? Polityczny aktywista, który... Nie chcemy polityki, grząski temat! Więc nieważne, kto będzie nimi dowodził! Tak, to nieważne! Nie będziemy zajmować się głównym antagonistą przez całą grę. Dopiero na sam koniec wyciągniemy z rękawa jakiegoś stereotypowego złego, aby gracze mieli na kogo polować. Świetnie, to mamy wszystko ustalone. Scenarzysta napisze dialogi. Czy scenarzysta właśnie wbił sobie ołówek w oko? Tak właśnie wygląda fabuła nowego Army of Two. Wybuchy, demolka i bezsensowne dialogi. Jedynym wartym uwagi elementem są wybory moralne, których konsekwencje oglądamy w postaci serii rysowanych ilustracji, pozbawionych jakiegokolwiek komentarza. Interesująca i frustrująca jest ich przewrotność oraz to, jak często pozornie słuszne wybory prowadzą do złych lub niejednoznacznych zakończeń. Niemniej decyzje te mają minimalny wpływ na rozwój opowieści oraz rozgrywki, więc są raczej przyjemnym smaczkiem, a nie mechaniką, która mogłaby ciekawie wpłynąć na całość zabawy. Graficznie 40 dzień jest atrakcyjną grą. Destrukcja, chociaż całkowicie oskryptowana i niezależna od woli gracza, wygląda świetnie. Budynki rozpadają się, walą, przewracają i wybuchają, a wszystko to tworzy interesujące i dynamiczne otoczenie. Animacje postaci też są całkiem przyzwoite. No, może poza ruchami naszych bohaterów podczas wspinaczki po drabinie. We are the robots. Tum, 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 tum. Pochwały także należą się udźwiękowieniu. Dobre głosy postaci, które może nie mówią niczego sensownego, ale przynajmniej gadają klimatycznie i rzucają zabawnymi, nawet jeśli prostymi, żartami. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo mocna, symfoniczna ścieżka muzyczna. Dobrze podkreśla akcję obserwowaną na ekranie. Przyjrzyjmy się rozgrywce. Army of Two to trzecioosobowa strzelanka z systemem chowania się za osłonami i silnie podkreślonym elementem kooperacji. Druga część oferuje mniej więcej to samo co pierwsza, ale wszystko zostało przygotowane nieco lepiej. Znowu jeden z bohaterów może odciągnąć drugiego za osłonę w razie powalenia i dopiero tam uleczyć. Ponownie najemnicy będą podsadzać się, aby wdrapać się w wyżej położone miejsca, wspólnie otwierać oporne drzwi i chować się za jedną tarczą, tworząc mobilną osłonę. Mamy tu nawet kooperacyjne strzelanie ze snajperek, ale zamiast sztucznej dodatkowej funkcji z poprzedniej odsłony, gra najzwyczajniej udostępnia możliwość włączenia odliczania do strzału, jeśli obydwaj najemnicy podniosą do oczu swoje karabiny. Powraca też system agro, który sprawia, że głośniejszy, agresywniejszy, posiadający większą spluwę gracz ściąga na siebie uwagę wroga, czyniąc partnera prawie niewidzialnym. 40 dzień ma o wiele bardziej rozbudowane opcje pozwalające na modyfikowanie uzbrojenia, co wpływa na jego wygląd, celność, obrażenia i wygodę korzystania. Możliwości są imponujące i pozwalają na tworzenie ciekawych kombinacji wyposażenia drużyny. Dobrym przykładem jest układ, który stosowaliśmy grając z kumplem. Jeden z nas biegał plującym ogniem oklejonym złotem bydlakiem, a drugi wyposażył swoje spluwy w tłumiki i robił za ninja. Taktyka nieźle się sprawdzała. Nowością w nowym AOT są naszpikowane elektroniką maski, które pozwalają oznaczać przeciwników tak, aby widział ich nawet przez ściany nasz partner.
Ciekawa funkcja pozwalająca taktycznie rozwiązywać niektóre problemy, a sama gra generuje sporo sytuacji z zakładnikami, które wymagają ścisłej współpracy. Niejednokrotnie zdarza się, że jeden z najemników chwyta dowódcę wrogiego oddziału, a drugi zakłada kajdanki poddającym się podwładnym pojmanego. Możemy oczywiście przechodzić grę samotnie, mając do pomocy sztuczną inteligencję, ale musimy przygotować się na to, iż nie będzie właściwie odczytywać naszych intencji i niejednokrotnie przedwcześnie otworzy ogień do przeciwnika, do którego się podkradamy. Czytaj, będzie skończonym idiotą. Niemniej prawdziwa moc tego tytułu ujawnia się podczas zabawy z żywym graczem. Gra oferuje zarówno kooperację przez sieć, jak i na podzielonym ekranie. Tylko czemu przy telewizorze 16:9 ekran podzielony jest w pionie? Przecież to nie jest jakaś wielopoziomowa strzelanka wymagająca ciągłego strzelania wyżej lub niżej. Takie rozwiązanie ogranicza nasze pole widzenia, pozbawiając nas części obrazu z prawej i lewej strony. Można się do tego przyzwyczaić, ale jest to męczące. Poważnym problemem pierwszego Army of Two był automatyczny system chowania się za osłonami, który sam przemieszczał kamerę na właściwe ramię postaci w zależności od osłony. Jest to normalne w wielu strzelankach, ale tutaj przyklejenie się było automatyczne, przez co nierzadko kamera skakała chaotycznie przy każdej mijanej osłonie. Czułem się jak pijany snajper podwieszony na wahadle. W sequelu rozwiązano to, pozwalając graczowi samemu przerzucać kamerę na drugie ramię. Ale to dodatkowo skomplikowało sterowanie, które automatyczne chowanie się za osłonami miało upraszczać. Skoro i tak gra daje nam przycisk do szybkiego dosuwania się do osłon, to po cholerę nam automatyczne chowanie się za nimi. Jeszcze musimy co chwila wciskać analog, aby zmienić położenie kamery. Ach, ergonomia. Niemniej, kiedy już przebrniemy przez te osobliwości i przywykniemy do nich, Army of Two, The 45th Day okazuje się mieć bardzo przyzwoitą mechanikę strzelania, o wiele lepszą od tej z pierwszej odsłony i porównywalną z tym, co oferuje Gears of War. To spory skok jakościowy, który w zestawieniu z ciekawymi lokacjami, różnymi typami przeciwników i świetnym uzbrojeniem czyni rdzeń rozgrywki naprawdę dobrym. Gra posiada także rywalizacyjny tryb dla wielu graczy. Występuje on w trzech odmianach. Kooperacyjnego deathmatchu, w którym walczą ze sobą pary najemników, drużynowego przejmowania kontroli nad zmieniającym położenie punktem na mapie oraz strefy wojny, która jest zbiorem kilku zmieniających się zadań, takich jak kradzieże obiektu, polowanie na określonych graczy z drużyny wroga czy podkładanie bomby w bronionej lokacji. I chociaż nie jest to nic nowego, gra odświeża te typy rozgrywki, dzieląc nawet w trybach dla dwóch dużych drużyn wszystkich graczy na pary partnerów, którzy znają swoją pozycję na mapie i mogą skuteczniej kooperować. Ponadto Army of Two, The 45th Day posiada też podróbkę hordy o nazwie Extraction, w której czterech graczy broni się przed atakami sterowanych przez sztuczną inteligencję wrogów, ale tryb ten dostępny jest przez pierwszy miesiąc od premiery tylko dla graczy, którzy kupili grę w przedsprzedaży, a ja niestety nie miałem okazji się z nim zapoznać. Dziwna to polityka, aby tymczasowo zamykać graczom dostęp do tak dużego elementu produktu, jeśli nie zdecydowali się oni na zakup przed pojawieniem się pierwszych recenzji. Czyżby lęk przed niszczącą sprzedaż krytyką? Jest to tym dziwniejsze, że Army of Two, The 45th Day jest naprawdę przyzwoitym tytułem. Pomijając praktyczny brak fabuły, nieco dziwne rozwiązanie systemu osłon oraz głupawe AI partnera, jest to dobry produkt. Solidny model strzelania, ciekawe lokacje, świetne pomysły na rozwój kooperacji i niezłe tryby sieciowe to dość, aby omawiana gra otrzymała ode mnie 8 na 10. No i ile gier pozwala szturmować ogród zoologiczny i używać jako osłony ciał zabitych zwierząt? Podczas grania cały czas nerwowo zerkałem w stronę drzwi, oczekując szturmu obrońców praw zwierząt. Udanego rozrywania głów na kawałki w ogarniętym pożogą Szanghaju. Game on! Dumbo! No! Gro, przestań niszczyć moje dzieciństwo!